To jest Wieczór WTK. Szymon Kozłowski. Dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie. Czas na rozmowę z gościem Wieczoru WTK, z Państwa i moim gościem. A u nas zrobi się już teraz świątecznie na antenie WTK. Rozmawiać będziemy o świętach, które coraz bliżej, także w gminie Czerwonak. I już teraz mam przyjemność przedstawić Państwa i mojego gościa. Razem ze mną Marcin Wojtkowiak, wójt gminy Czerwonak. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór Państwu. Panie wójcie, święta coraz bliżej. Coraz bardziej czujemy tę świąteczną atmosferę. Także i o tym porozmawiamy w tej rozmowie. Ale na początek proszę przyjąć gratulacje. Wiem, że gmina Czerwonak dostała nagrodę. No tak naprawdę nie jedną. O tym też jeszcze powiemy. Ale także wiem, że rozmawialiśmy na antenie WTK jakiś czas temu o nasadzeniach w gminie Czerwonak. Teraz nie dość, że one się pojawiły, to jeszcze nagrodę dostaliście. Dokładnie. Myślę, że to jest też odpowiedni czas, żeby podsumować tą całą akcję. Nasadziliśmy ponad 200 drzew i kilkaset krzewów. Zorganizowaliśmy to wspólnie z mieszkańcami, zaangażowaliśmy ich w tę akcję. Te nasadzenia miały miejsce w różnych miejscowościach, ale te największe w zabytkowym parku w Owińskach. Mieliśmy nawet gości z Poznania, ale przede wszystkim zaangażowaliśmy naszych mieszkańców, naszą lokalną społeczność, więc był to świetnie spędzony czas. No i efekty są takie, że mamy nowe drzewa w parku, a jednocześnie zostało to docenione przez marszałka. Otrzymaliśmy nagrodę z Urzędu Marszałkowskiego w wartości 15 000 zł. Kilka innych inicjatyw także otrzymały nagrodę, ale ta nas cieszy najbardziej, bo była zrealizowana wspólnie z mieszkańcami. No i przede wszystkim była to pierwsza nagroda o wartości, tak jak powiedziałem, 15 000 zł, którą zamierzamy oczywiście przeznaczyć na kolejne nasadzenia, kolejne zielone akcje, które będziemy realizować, mam nadzieję, także z mieszkańcami. No, czyli jak sami Państwo słyszycie, gmina Czerwonak także stawia na zielonym, na to, żeby być zielonym, na tym, żeby coraz bardziej ubogacać się na ofertę. Także, jeżeli chodzi o to, byście Państwo mogli odwiedzać tę gminę i czuć się tam, jakbyście Państwo przyjeżdżali stuprocentowo do natury, na jej łono. I właśnie dzięki tym nasadzeniom także w Czerwonaku jest piękniej, prawda? I mamy więcej drzew, które tak bardzo są potrzebne, byśmy przecież mogli w zgodzie z naturą funkcjonować. Panie wójcie, kolejna sprawa, o której rozmawialiśmy, właściwie ja wstęp zrobiłem taki na początku, że to święta się zbliżają, bo w gminie Czerwonak dużo będzie się dziać już w najbliższym czasie. Tak, jak co roku organizujemy jarmark świąteczny w Kozie Głowach 2 grudnia od godziny 15:30 przed Centrum Kultury i Rekreacji razem z Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen. Zapraszamy wszystkich mieszkańców i nie tylko mieszkańców gminy Czerwonak do tego, aby razem z nami poczuli magię świąt. Jarmark świąteczny o tyle nietypowy, że dosyć kameralny, ale jeśli ktoś nie lubi robić zakupów przedświątecznych w galerii, to na pewno znajdzie coś, oprócz oczywiście cudownej atmosfery, do kupienia tutaj u nas w Kozie Głowach. Będą lokalni producenci, będą także regionalne potrawy i regionalne produkty. No i mamy potwierdzone już informacje, że odwiedzi nas także Święty Mikołaj. O, proszę. Drogie dzieciaki, jeżeli słuchacie, jeżeli oglądacie teraz, to Święty Mikołaj pojawi się w Kozie Głowach 2 grudnia. Od godziny 15:30 w Kozie Głowach można wypatrywać Świętego Mikołaja. Tam także ten jarmark świąteczny, który już wprowadza się, będzie naprawdę przyjemną atmosferę świąteczną, która pojawi się również w Kozie Głowach w gminie Czerwonak. Akwenowa magia świąt, szanowny panie wójcie, przed nami także. Dokładnie tak. To znaczy to jakby w ramach tego jarmarku będziemy organizować kilka innych wydarzeń, które będą towarzyszyły jarmarkowi. Także atrakcji na pewno nie zabraknie dla starszych, młodszych, ale przede wszystkim będziemy mogli poczuć tą magię świąt w Kozie Głowach gminie Czerwonak, do której serdecznie zapraszamy. Rozmawiamy o świętach, rozmawiamy także o tym czasie, podczas którego można dużo rzeczy się dowiedzieć, można się także dokształcić, doedukować, bo wiemy, że także bezpłatne spotkanie z ekspertem w gminie Czerwonak. Któż to taki, o czym będzie rozmowa? Po tych sygnałach, które chyba wszyscy słyszymy o tym, co czasem niedobrego dzieje się w internecie, szczególnie z udziałem naszych najmłodszych, postanowiliśmy zorganizować spotkanie z niewątpliwym autorytetem w tej kwestii, panem Dawidem Łasińskim, znanym w internecie jako pan Belfer, nauczyciel z internetów. To jest zresztą nasz mieszkaniec i wspólnie wyszliśmy z takim pomysłem, inicjatywą, aby porozmawiać z rodzicami, ale także z dziećmi na temat potencjalnych zagrożeń w internecie, na temat tego,
w jaki sposób dbać o higienę cyfrową, w jaki sposób korzystać z tego internetu, aby było to bezpieczne, aby uniknąć zagrożeń, ale jednocześnie nie rezygnować z tego, co no, jest częścią naszego życia, tak? Czyli przebywania w tej rzeczywistości cyfrowej, korzystania z technologii cyfrowej, a Dawid Łasiński, czyli pan Belfer, jest tutaj niewątpliwym autorytetem, bo od wielu lat się tym zajmuje, jest pasjonatem technologii cyfrowych, ale jednocześnie jest także pedagogiem z ogromnym doświadczeniem. Także będzie doskonała okazja do tego, aby porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, zadać pytanie, dowiedzieć się wielu ważnych rzeczy, przede wszystkim na temat tego, jak wprowadzać dziecko w świat internetu w sposób bezpieczny, przemyślany, taki, który nie będzie dla niego zagrożeniem. Kiedy to spotkanie, panie wójcie, idzie? Dokładnie 12 grudnia, także w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach od godziny 18. Oczywiście udział w wydarzeniu jest bezpłatny, także serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców, także młodzież, do tego, aby z nami porozmawiać. 12 grudnia, godzina 18, Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. Warto sobie zapisać, szanowni państwo, zwłaszcza jeżeli mamy dzieciaki, które dopiero wchodzą w świat internetu, wchodzą w świat cyfrowy, bo przecież on nas otacza. No i tak naprawdę, panie wójcie, to jest coś, przed czym nie uciekniemy, jeżeli chodzi o to. No, w internecie właściwie każdy mniej lub bardziej się porusza w tych czasach. No, a chodzi o to, żeby było bezpiecznie, żeby nasze dzieciaki były bezpieczne. No i dzięki spotkaniu z panem Belfrem właśnie 12 grudnia państwo macie okazję dowiedzieć się z pierwszej ręki, jak to zrobić, żeby po prostu wszystko było ok, także w sieci. Także muszę zapytać pana wójta o to, o te kolejne nagrody, bo my rozmawialiśmy o nagrodzie za nasadzenia. To jest jedna nagroda, o której mówił pan wójt, ale oprócz tego jeszcze kolejne dostaliście także od Urzędu Marszałkowskiego. Tak, nie tylko my, ale także nasze organizacje. Stołectwo Czerwonak, Fundacja Molendium, to są te inicjatywy, które także powstawały oddolnie z naszym mniejszym czy większym udziałem, ale wszystkie były realizowane w gminie Czerwonak z udziałem mieszkańców i z tego także jesteśmy dumni, bo można powiedzieć, że w tym konkursie rozbiliśmy tak zwany Zielony Bank. Okay. Tych nagród było kilka. Najbardziej cieszy oczywiście ta pierwsza za tam akcję z nasadzeniami, ale trzeba podkreślić i to jest dla nas bardzo ważne, że także inne inicjatywy zostały przez marszałka docenione i zostały w tym konkursie wyróżnione. Czyli łącznie 4 nagrody w ostatnim czasie za nasadzenia i nie tylko. Zatem dużo się dzieje w gminie Czerwonak na różnych polach, bo wiemy, że to są nagrody za działania proekologiczne, a także prokulturowe, które, drodzy państwo, w gminie Czerwonak się dzieją. Przed nami świetny czas. Choinka, gwiazdor, jarmark, to wszystko w sobotę. Gdzieś słyszałem też nie tylko, że święty Mikołaj, ale także, że wóz świętego Mikołaja znów odwiedzi gminę Czerwonak. Tak, jesteśmy cały czas w tym klimacie świątecznym. Będziemy na pewno przez cały grudzień o tym przypominać, żeby w tą magię świąt się doskonale wprowadzić. Przez wszystkie miejscowości naszej gminy nasi strażacy ze specjalnie ucharakteryzowanym, przygotowanym, przebranym wozem strażackim będą odwiedzać dzieci, także zachęcam do tego, aby śledzić naszą stronę internetową. Tam będą podane wszystkie terminy, godziny, kiedy właśnie święty Mikołaj ze strażakami specjalnie przyjedzie do waszych miejscowości. Rzecz jasna, strona internetowa gminy Czerwonak, znajdziecie ją państwo bez problemu w internecie i tam, tak jak pan wójt tutaj nam mówi, informacje również państwo znajdziecie. Zatem świąteczny klimat się dzieje, także podczas tej rozmowy widzieliście państwo w drugim oknie zdjęcia. To zdjęcia z ubiegłorocznego jarmarku świątecznego właśnie w gminie Czerwonak. Widać ewidentnie, bije z nich ciepło, ta radość, ta atmosfera, którą także w tym roku będziecie proponować nie tylko mieszkańcom gminy Czerwonak, ale wszystkim też, którzy przybędą, gości waszych. No to też na pewno czas wyjątkowy, czas świąteczny w gminie Czerwonak. Czyli podsumowując, panie wójcie, bezpłatne spotkanie z ekspertem Dawidem Łasińskim. Pan Belfer, nauczyciel, będzie mówił, tak jest, nauczyciel z internetu, który będzie mówił o bezpieczeństwie sieci. Czyli kiedy to spotkanie? Jeszcze raz. 12 grudnia, godzina 18, Koziegłowy, Centrum Kultury i Rekreacji. Druga sprawa to jarmark świąteczny kiedy? 2 grudnia od godziny 15.30, także w Koziegłowach. I do tego śledzimy stronę internetową gminy Czerwonak, żeby dowiedzieć się, co z tym wozem świętego Mikołaja. Warto tam zajrzeć i
zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Mówiliśmy także, drodzy Państwo, w tej rozmowie o nagrodach. No zapewne to, Panie Wójcie, chyba dopiero początek. To takie jakby nagroda, która jest motywatorem chyba dla Was też, żebyście jeszcze bardziej działali. Zdecydowanie tak. Przede wszystkim też pokazuje mieszkańcom, że warto włączać się w takie inicjatywy, bo nie dość, że można spędzić świetnie czas na robieniu czegoś niezwykle ważnego, pożytecznego dla naszej społeczności, to jeszcze jest to dodatkowo docenione i jest to bez wątpienia bardzo duża motywacja do tego, aby właśnie w takie działania się angażować. I o tym wszystkim miałem przyjemność rozmawiać z Państwa i moim gościem, gościem wieczoru WTK, którym dzisiaj był Marcin Wojtkowiak, wójt gminy Czerwonach. Bardzo dziękuję, Panie Wójcie, za rozmowę. Dzięki za poświęcony czas i przybycie do studia. No i miłego jarmarku życzę wszystkim mieszkańcom gminy Czerwonach i gościom. Dziękuję serdecznie. Ja Państwu dziękuję pięknie za uwagę. No to teraz już Państwo wiecie, jeżeli co nas czeka, jeżeli nie macie jeszcze Państwo planów na drugi dzień grudnia czy na 12 dzień grudnia, warto o gminie Czerwonach pomyśleć, tam moc atrakcji czeka. Pięknie również Państwu dziękuję za rozmowę. Bądźcie Państwo z nami, bądźcie z WTK, nie zmieniajcie Państwo kanału.